Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejsza konferencja Klubu Platformy Obywatelskiej poświęcona jest właśnie co do uchwalenia właściwie moim zdaniem największej reformy prawa zamówień publicznych w ostatniej dekadzie. Sejm godzinę temu przyjął zmiany, które zapowiedzieliśmy w ubiegłym roku jako zmiany, które będą w sposób fundamentalny i zasadniczy. Zmieniały rynek zamówień publicznych w Polsce. Jest to natomiast bardzo ważny rynek, ponieważ jego wartość waha się w granicach 130 do 150 miliardów złotych rocznie. Liczne przypadki sytuacji, które bardzo często nazywane były nawet jako patologie, powodują, że Postanowiliśmy przepisy dostosować do polskiej rzeczywistości, tak aby te patologie się nie miały racji powtarzać w przyszłości. Jedną z nich, i chyba najczęściej krytykowaną, to jest to, iż większość przetargów w Polsce do tej pory była rozstrzygana, w skrócie mówiąc, ceną, a nie jakością. Już ponad 92% przetargów w Polsce właśnie w ten sposób zamawiający rozstrzygali. Bardzo często ze szkodą właściwie także i dla siebie, ale również i dla wykonawców przedsiębiorców, a szczególnie pracowników firm. Głównie na sercu nam leżeli pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw, które to. Jako podwykonawcy najczęściej ponosili negatywne skutki właśnie tych patologii, które w zamówieniach publicznych obserwowaliśmy. Sejm dokonał zmiany, przyjął uchwałę, którą, ustawę, którą złożyła platforma obywatelska w minionym roku, jest to zmiana, która, i owszem, przede wszystkim dotyczy ograniczania rozstrzygania przetargów w Polsce na kryterium ceny, a nie jakości. Ale ma wiele więcej także zmian. Między innymi takich, które można nazwać propracowniczymi. pracowniczymi Mianowicie wprowadziliśmy obowiązek stosowania co najmniej ceny płacy minimalnej w kosztorysach. Wprowadziliśmy także pewne zasady, którymi chcemy osiągnąć większy poziom zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, a nie umów cywilnoprawnych. W zamówieniach publicznych. Pani poseł Małgorzata Janyska i ja byliśmy współautorami. Tego projektu. Ja jeszcze jako poseł na Sejm prowadziłem tę ustawę jako przewodniczący pod komisji, gdy zostałem posłem do Parlamentu Europejskiego. Tę pałeczkę przejęła pani poseł Janyska i ona dzisiaj zakończyła tę pracę na poziomie sejmu. Dlatego pani poseł Janysce chciałbym teraz oddać głos, aby przedstawiła państwu szczegóły przyjętej nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Bardzo proszę. Dziękuję. Witam państwa. Szczegóły w tej ustawie podzieliłabym na takie dwie zasadnicze grupy. Pierwsza grupa to są narzędzia, które pozwalają na pożegnanie się z największymi mankamentami zgłaszanymi i obserwowanymi dotychczas na rynku zamówień publicznych. Druga grupa narzędzi to są narzędzia, które wychodzą naprzeciw wielooczekiwaniom. Oczywiście największą taką, najbardziej widoczną bolączką zamówień publicznych było stosowanie, nadużywanie wręcz stosowania kryterium cenowego jako jedynego kryterium przy rozstrzyganiu przetargów. Trzeba przypomnieć, jakiego procentu zamówień to dotyczyło. Ponad 90% wszystkich zamówień publicznych. Proponujemy teraz sytuację odwrotną. Wskazujemy mianowicie sytuacje jedyne, w których może być ta cena stosowana. Może być stosowana w przypadku zamówień dotyczących przedmiotu zamówienia standardowego i powszechnie dostępnego na rynku, ale jeszcze przy założeniu takim, że przy analizie tego przedmiotu zamówienia były wzięte pod uwagę wszystkie cała wartość funkcjonowania tego przedmiotu w okresie jego całego użytkowania, czyli nie patrzenie na przedmiot zamówienia z punktu widzenia prostej ceny nabycia, ale patrzenie, i to jest taka bardzo ważna filozofia, która przyświecała temu projektowi, żeby patrzeć na całą wartość przedmiotu zamówienia, który funkcjonuje długo, i różne elementy później są z tym związane. Czyli brać pod uwagę między innymi koszty eksploatacyjne. Oczywiście. Czyli tak zwany cykl życia produktu. Kolejny element, z którym borykają się uczestnicy rynku, to jest rażąco niska cena. Do tej pory było rozwiązanie takie bardzo ogólne, które mówiło, że zamawiający może badać tą cenę. My wskazujemy sytuacje, w których musi również badać tą cenę. Generalna zasada, że może, jest pozostawiona, ale poniżej pewnej wartości, którą określamy w ustawie, on ma obowiązek zbadać tą cenę. A poza tym, co jest bardzo istotne. Przerzucamy tą odpowiedzialność udowodnienia, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, na wykonawcę. I to jest bardzo oczekiwane rozwiązanie i bardzo dobre z punktu widzenia zamawiających. Kolejny element, który tutaj proponujemy również rozwiązać, jest to rzecz też dość powszechna: pozorne, a nawet można nazwać fałszywe udostępnianie potencjału, żeby to zjawisko ograniczyć, a tym samym eliminować złą jakość zamówień czy niewykonywanie przerywania. Kontraktów. Proponujemy tutaj solidar instytucję solidarnej odpowiedzialności udostępniającego potencjał z wykonawcą, któremu on tego potencjału udostępnia. Ma być to takie narzędzie, które skłania do rzetelnej analizy swoich obowiązków, swoich możliwości, a tym samym udostępnienia potencjału. Kolejne ważne rozwiązanie to jest również takie, gdzie ograniczamy do niezbędnego minimum możliwość zatrzymywania wadium wobec wykonawców na etapie postępowania o udzielenie zamówienia są różne sytuacje, które powodują, że wykonawcy rezygnują z ubiegania się o zamówienie z różnych przyczyn: z przyczyn ekonomicznych, z przyczyn obserwacji tego przetargu i uświadomienia sobie, że być może nie mają żadnych szans wygrania tego przetargu. My pozwalamy na to, żeby wadium było im wypłacane, a nie zostawiane tak jak było do tej pory w kasie zamawiającego. Natomiast te elementy, które proponujemy, żeby wyjść naprzeciwko przedsiębiorczości i całemu rynkowi pracy, co trzeba szczególnie podkreślić, to są elementy związane z innym patrzeniem na koszty pracy, które są brane i kalkulowane do wartości zamówienia. Proponujemy, aby ustanawiamy wręcz w tej propozycji, aby były to koszty pracy oparte o minimum, najniższe wynagrodzenie. Wprowadzamy również instytucje możliwość zawierania umów o pracę w realizacji czynności przy zamówieniach publicznych w określonych sytuacjach, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia. Wprowadzamy także instytucje waloryzacji umów. Do tej pory klauzule waloryzacyjne nie były zawierane w umowach o zamówienie w publicznych. Natomiast w przypadku zmian danych publicznych, które nie są zmianami rynkowymi, ponieważ zmiany rynkowe oczywiście każdy musi to ryzyko na siebie brać, ale zmiany danych publicznych mogą powodować, że zmienia się ten, ta wartość zamówienia i to w dwie strony, in plus i in minus. Więc również dajemy taką możliwość zapisania w umowie zasad waloryzacji takich umów w przyszłości. Dotyczy to oczywiście umów powyżej 12 miesięcy. To są chyba najważniejsze elementy. Ja podkreślę tylko to, że zaproponowaliśmy w naszych rozwiązaniach cały zestaw narzędzi. Nie są to pojedyncze oderwane od siebie zapisy, ale cały zestaw narzędzi, który ma spowodować, że zamówienia spowodują, że ten rynek będzie bardziej konkurencyjny, będzie większa jawność, dostępność i większa jakość realizacji zamówień. Ustawa, drodzy Państwo, to jest kolejny dowód na to, że Platforma Obywatelska i klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej realizuje swoje obietnice. Od dawna były kierowane postulaty do nas z różnych środowisk, i zamawiających, i wykonawców, a także związków zawodowych, byśmy podjęli te działania. Przygotowaliśmy projekt, dzisiaj on został uchwalony. Bardzo serdecznie chcielibyśmy podziękować wszystkim tym, którzy wspierali nas i pomagali w uchwaleniu tego projektu. Także i pozostałym partiom politycznym jedno zdziwienie, zdumienie i właściwie pytanie, na które chyba nigdy w życiu już więcej odpowiedzi nie uzyskamy, no to jest zachowywanie się prawa i sprawiedliwości. Poproszę zwrócić uwagę, uchwalamy ustawę, która ma walczyć z dumpingiem cenowym, z dumpingiem socjalnym, z handlem dokumentami z jednej strony. Z drugiej strony wprowadza dobre rozwiązania dla pracowników jak płaca minimalna i zatrudnienie na umowę o pracę, a nie na umowach cywilnoprawnych. A co na to pis? Nie, nie popiera, nie popiera, nie głosuje za. Za, tym, za czym by chciał głosować PiS, to my już naprawdę nie wiemy, ale całe szczęście nie w tego rodzaju przedsięwzięciach legislacyjnych, nie o PiS chodzi, tylko o dobry, zdrowy rynek i miejsca pracy dla ludzi w Polsce. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.